Co tu się stało? Nie widzisz? Powiesił się. Po pijaku? Ta. Zawsze wiedziałem, że go ta gorzała zabije. Kiedy muszę wybierać między mniejszym i większym złem, wolę nie wybierać wcale. Ale czasami stawka jest zbyt wysoka. Czasem trzeba wybrać większe zło, żeby uczynić małe dobro. Nie wiedziałem, że uratowanie sierot z wioski na moczarach doprowadzi do śmierci Anny. Nie przypuszczałem, że baron zostawi ciało żony i powiesi się na konopnym sznurze. Czasami trzeba podjąć decyzję i nie oglądać się wstecz. Stracił wszystko, na czym mu zależało. To i nie dziwne, że mu się odechciało żyć. Nie wyglądacie na specjalnie zmartwionych. Ty i twoi ludzie. A co? Mamy siedzieć i płakać? Baron był dobrym żołnierzem. Ale jak osiadł na Wrońcach, zrobił się miękki. Teraz zaprowadzimy tu nowe porządki. Wyobrażam sobie. Witaj, Triss. Czy ty postradałeś zmysły? Sami pojechaliście na Imlerita? Na sabat? Jak mogłeś tak narażać Ciri? Ciri musiała to zrobić, a ja nie mogłem puścić jej samej. Na moim miejscu też byś tak postąpiła. Poza tym nigdy bym nie dopuścił, żeby Ciri coś się stało. Na przedmieściach minęliśmy stosy. Płonęli na nich nieludzie. Jest coraz gorzej. W mieście nie ma czarodziejów, więc łowcy musieli sobie znaleźć nowego wroga. Musimy jak najszybciej pozamykać wszystkie sprawy i wynosić się stąd. Jak idzie z Lożą? Kto może nam pomóc? Nie jest dobrze. Ida odmówiła, a Francesca za żadne skarby nie opuści swojego państewka, gdy wokół wrze wojna. Nie wiemy, co się dzieje z Fringillą. Nie byłyśmy w stanie się z nią skontaktować. A reszta? Keira? Margarita? Filipa? Keira... przeceniła swój urok. Chciała się wkupić w łaski Radovida, stworzyć dla niego potężną broń. Próbowałam ją od tego odwieść, ale nie chciała słuchać. Radovid ją wyśmiał, kazał pojmać, a potem nabić na pal. Nie mogłam nic zrobić. Keira Metz była krętaczką i lubiła manipulować innymi. Była uparta, nawet jak na czarodziejkę. Ale trudno było jej odmówić uroku i daru przekonywania. W głębi duszy Keira Metz była małą dziewczynką. Oczekiwała od życia zbyt wiele i chciała dostać wszystko natychmiast. A małe dziewczynki kończą źle, jeśli wpadną w nieodpowiednie towarzystwo. To bardzo w jego stylu. Mógł ją powiesić albo ściąć. Nawet śmierć na stosie byłaby szybsza. Ale on wolał patrzeć, jak się męczy. Nim wyjedziemy, musimy ją pochować. Nie pozwolę, żeby zgniła na palu i rozdziobały ją wrony. Przynajmniej tyle mogę zrobić. Strażnicy na pewno wydadzą ciało, jeśli się ich odpowiednio zachęci. Mam nadzieję, że do Filipy i Rity zdążymy dotrzeć, zanim spotka je podobny los. Nie uważasz, że lepiej zamknąć sprawę Keiry? Racja. Spotkajmy się w nocy na rynku. Jesteś. Nareszcie. Co teraz? Musisz się zająć strażnikami. Lepiej, żebym się nie pokazywała. Mogą mnie rozpoznać. Jasne. Zostań tutaj. Idę. Zanosi się na deszcz. Czym zawiniła? Tym, co wszystkie. Czarostwem i kurwieniem się z demonami. Ponoć Radovida chciała uwieść, ale ją przejrzał i pokazał, jak się u nas traktuje zdrajców. Weź kolegę i idźcie się przejść.
Chyba zasługujemy na przerwę. Tak, najwyższy czas. Zabiorę ją w bezpieczne miejsce. Potem będę na ciebie czekać pod pasiflorą. Na pewno nie potrzebujesz pomocy? Nie, dzięki. Poradzę sobie. Do zobaczenia. To nie moja sprawa, rób co uważasz. Ale kawał z ciebie sukinsyna, wiesz? Dlatego będę świetnym kanclerzem. Bywaj, biały wilku. Lobno! Zawsze będę pamiętał twoje nauki i twoje poświęcenie. Byłeś dobrym przyjacielem, Lambert.